Siemka, tutaj Żuta, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj ponownie gramy w Graveyard Keepera. Co tym razem zrobimy? Tym razem zajmiemy się naszym jakże pięknym cmentarzem, a właściwie zajmiemy się tym, żeby był jeszcze piękniejszym cmentarzem. Weźmy jedno ciałko, drugie ciałko, one już pójdą do spalenia, ale możemy z nich wyciągnąć standardowo mięsko. A tak poza tym to nie wiem, czy coś jest sens wyciągać? Skórę może, tłuszcz? Nie. Bez sensu. Mięsko. Okej. No to możemy już sobie stąd iść, spalić te ciałka. O, już nie ma marchewek, dlatego osioł nie przyjeżdża. To ma sens. Jedno ciałko, zaraz drugie ciałko i skoczymy po marchewki, bo to jest teraz priorytet. Jak ciałek nie dostajemy, to nie mamy zarobku, tak więc jest to konieczne, żeby ogarnąć to wszystko. No, podpalaj się. I tak, co mogę? Świadectwo pochówku mogę. Popiół mogę też schować. I oczywiście sól. Pójdziemy też schować od razu te nasze obramówki, ogrodzenia prędzej, bym powiedział. Jedno możemy zostawić do przebadania. I pójdziemy... A czekajcie, najpierw sprawdzimy, co możemy zbudować na tym cmentarzu. Trawniki, czyli dużo torfu. Torf mamy przy sobie, to nie jest żaden problem. Ojej, 24 wygładzone bloki. Dużo. Gliniana urna pokrzepowa, to da się załatwić wszystko. Kamień. Kamień, 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 kamień. Dużo kamienia. No dobra. Kamień jesteśmy w stanie ogarnąć. Odłóżmy tutaj opowieść. I w sumie tylko tyle. Ciekaw jestem, za ile możemy zbadać to ogrodzenie. Za 3. Dobra. 3 to nie jest jakoś dużo specjalnie, a pewnie dostaniemy całkiem sporo punktów, dokładnie 30 aż. One są teraz na wagę złota. Tutaj nic nie mamy. W sumie nie wiem nawet, czego szukałem, ale nic tam nie mam, co mogłoby nas potencjalnie zainteresować. Mięsko odłożyć. To tyle w sumie. Klejnoty żadne nie przyszły. Niestety. No nie, się uczepił torf. Weźmy trochę marchewek. Ze 200. 200 marchewek. No i jeszcze kamień. Tak, kamienia zapomniałem. Kamień miałem wziąć. No i wziąłem. Idziemy, zbudujemy trochę trawników, trochę innych śmiesznych rzeczy. Może kolumbaria, ale to... Mamy dzbanki, bo wtedy no, myślałem, żeby je sprzedawać. Później się okazało, że to jest dosyć nieopłacalne. No, ale dalej pozostały mi te dzbany, więc można by je wykorzystać do robienia urn. Trzeba też sprawdzić, czy można popodmieniać gdzieniegdzie ogrodzenia na cmentarzu. No i te trawniki, zobaczmy. Trawnik. Aha, mogę taki, dobra. Trawnik 3, aha. Okej, taki, taki. A na przykład trawnik 4. Aha, to już jest coś takiego.
Czekajcie. 3. 3. Nie, tutaj będzie ładnie zrobione tak porówno. To nie będę nawet kombinował. Nie wiem, tu wydaje mi się, że będzie trzeba na przykład zrobić ten trawnik. Bo tak to tu możemy wstawić nawet dwa. Tylko trzeba będzie załatwić pozwolenie na ekshumację i przenieść te zwłoki. Tak, poproszę. Okej, czemu nie mogę ekshumować? A, bo jest nagrobek zapewne. Ekshumuj. Dobra, teraz wystarczy mi to zakopać. I wykopiemy tutaj. Będzie ładnie wszystko zrobione. O, to w sumie głupio z tym trawnikiem postąpiłem. Bo mogłem jakiegoś wyższego poziomu w takim razie walnąć. Dobra, to jeszcze zobaczymy, co da się zrobić. Zakopujemy. I taki będzie nagrobek. O, i na 100% będzie ciałko. Świetnie. Tutaj lepiej tego nie zrobimy. Tutaj możemy dać. Okej. Tu przydałoby się jeszcze lepsze. Można by na przykład to wrzucić lepsze. I mamy też ciałko na 100%. Tutaj gdybym obie rzeczy wyjął, to by wtedy ciałko było na 100%. W ogóle to ciałko jest takie trochę nie nadające się. Ale no jak już jest, to niech tu siedzi. Okej. Zobaczmy te ciałka jeszcze. O, tutaj mogę całkiem nieźle dopakować ten grób. I tutaj... Tu nie, tu by się przydało... A, czekajcie. Czekajcie, odłożymy kamień i te inne śmieszne rzeczy. To można odłożyć, w sumie... Marchew miałem wrzucić do pojemnika. Z trawnikiem jeszcze sprawa... A, mogę wstawić ten czwartego poziomu, no to ładniej będzie wyglądać. Dlatego... Aha, super, super, nie mam już miejsca. Cudownie, naprawdę. Muszę poodkładać trochę rzeczy. W sumie kamień odłożę. To odłożę. Już trochę miejsca się zwolniło. Tu nie mogłem lepszego, bo się tak przez chwilę zamotałem, ale nie mogłem. Tu mogę taki wstawić w tym wypadku. No i ta obramówka, ona się tu nada. Bo nada plus 2. No i będzie ładnie na 100% bez przepłacania. Tu możemy jeszcze odmienić obie rzeczy. Jeszcze ten krzyż na nagrobek. Cudownie. I tu też wrzućmy. O! Świetnie. Ej, zaczyna to wyglądać. To mi się podoba. Weźmy jeszcze to, bo leży. Bez sensu ma tu leżeć. Odłóżmy w takim razie te wszystkie tutaj nagrobki. Niech leżą. Tu nie możemy nigdzie lepiej. W ogóle te ciała są okropne. A tu? Tutaj też. Tutaj też. Wrzućmy marchewki. Marchewki są ważne. A, i weźmy jeszcze nasze... nie tu, tylko tu. Nasz popiół.
A żeby zrobić kolumbarium, to 4 wygładzone bloki i 4 belki. Dobra, da się zapamiętać. I modlitewnik to książka. Książkę powinniśmy być w stanie też zrobić całkiem łatwo. A, miałem rzucić marchewki. Nie pamiętam, z czego się robiło książkę. A, no tak, marchewki. Cyk, lecimy do 200. Mamy to. Już dzisiaj raczej osioł nie przyniesie żadnego ciała, no ale trudno. Nie narzekajmy. No i z czego książkę? Jest książka. Miękka okładka. Miękka okładka. Ej, to możemy zrobić w sumie. Miękka okładka. Mamy to. I co potrzebujemy? Rozdział. No to notatki. To w sumie lepszych nie ma co robić. Szare wystarczą. Bez sensu silić się na cokolwiek lepszego. W takim wypadku. No i rozdział. I książka. No, mamy to. Dobra, będę musiał urny wziąć. Wziąć. Tu były? Nie tu. To na zewnątrz musiały być. Tak, są. Weźmy wszystkie. O, sporo popiołu też mamy. To dobrze. Potrzebujemy tego popiołu. Na razie 12 urn. 60 popiołu na jedno kolumbarium. I nawet możemy taką jedną urnę przeskanować sobie. Jestem ciekaw, co z niej dostaniemy. No ale potrzebuję jeszcze chyba 4 wykładzone bloki z kamienia. Mogę ich zresztą nawet trochę więcej zrobić. Odłożyłem cały kamień. Haha. Mogę przerobić kawałek kamienia. No i zaczynamy wygładzać te bloczki. Jeden. O, koniec. Drugi. Trzeci. Czwarty. O. Jak to niewystarczające zasoby? A, bo skończyło mi się dłuto. Ale mam 4. To chyba wystarczy. Belki jeszcze. Belki chyba 3 tylko. Nie dam sobie głowy za to uciąć, ale wydaje mi się, że tylko 3 belki. Miejmy taką nadzieję, bo będzie mi bardzo smutno. No. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i dzisiaj niedziela. To będzie trzeba mszę zrobić. Mógłbym niedługo zainwestować w jakąś lepszą modlitwę. Tak. O, i opowieść dostałem. Świetnie. Naprawdę cudownie. Odłóżmy. Czy ktoś się nie, nikt się nie przyszedł wyspowiadać. No i tak. Kolumbarium. Oczywiście, że 4. Jakby inaczej. No i opół. Czyli jeszcze jedne belki i jeszcze i jedna partia opołu. Dobra.
Dobra, da się załatwić. I zobaczymy, jaki to jest wielkości. Być może będę musiał zrobić przemeblowanie. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to wszystko jest całkiem nieźle ustawione, chociaż wątpię, że jest ustawione w najbardziej optymalny sposób, dlatego jestem prawie pewny, że będę musiał podmieniać miejscówki grobów i innych tam obiektów znajdujących się na tym cmentarzu. Czyli tak, jedna belka i nie mamy tu belki, prawda? Ani tam. Trochę za daleko te skrzynki wywaliłem. A, mamy jedną belkę i opół też mamy, całkiem dużo zresztą. To będzie i na modlitewnik, i na kolumbarium. No ale cmentarza jeszcze nie doprowadzimy do poziomu 200 w tym odcinku. Chociaż znacznie się dzisiaj do niego przybliżyliśmy. Weźmy ze sobą też modlitwę od razu, jak będziemy wracać to zmówimy. No to teraz problem. Dobra, po modlitwę przyjdę później. Zobaczmy, jest modlitewnik. Ej, tak malutkie w sumie jest. Aha, i to tak... Tu będę mógł walnąć i będzie ładnie wyglądało. Usuńmy tylko to. Okej, kawałek kamienia jeszcze odzyskaliśmy. I cyk, modlitewnik, jeden. A to też dwa da. Spodziewałem się czegoś lepszego, szczerze mówiąc. Gdzie by to wstawić, żeby to pasowało? Bo teraz mam zagwozdkę. Czy jest tu gdzieś takie specjalne miejsce na to? Na tu by się zgadzało wszystko. Tu nie. Tylko, że tam jest syf. To mnie trochę przeraża. No nie wiem, naprawdę nie wiem. Teraz będę siedział taki i myślał, gdzie by to wstawić. A mogę na przykład trawnik... Nie, nie mogę obrócić trawnika. Okej, mam pewien plan. Usuńmy tylko te dwa. I kolumbarium mogę wklepać na przykład... To niezły mam plan. Tutaj postawmy kolumbarium. Będzie tak na końcu? No dobra. Niech będzie. Mamy to. I jeszcze modlitewnik. A coś mogę w tym modlitewniku zrobić? Chyba nie. A czy na przykład gdybym... Ojeju. Mógłbym tutaj walnąć takie jeszcze dwa trawniki obok siebie. W sumie to by wyglądało całkiem nieźle, nawet bym powiedział. A jakbym 1, 2, 3, 4. Mam 2. To jest 3. To jest niestety 3. Nie wiem, co miałbym dać. Tak, żeby było po prostu dobrze. W
Ty macie katedry? A, posągi, dobra. Czy ja mogę coś od ciebie kupić fajnego? Chyba nie na tę chwilę. Mogę świeczki. Świeczki są całkiem spoko. Ale na razie nie potrzebuję. Dziękuję, ale nie. Pomodlimy się i chyba spróbuję jakoś rozplanować te... Jeju, plączę się w słowach, strasznie. Spróbuję jakoś rozplanować ten cmentarz. Tak, żeby było dobrze. Lubię to powtarzać, ale to jest bardzo dobra zasada, żeby robić coś tak, żeby było dobrze. Także zbierzmy jeszcze pieniążki, zbierzmy wiarę i zajmiemy się cmentarzem. I mam nadzieję, że klejnot mi zombiaki wykopały. Jak nie, to będzie problem. Chciałbym, żeby jednak tam gdzieś się znajdował, no bo chciałbym popchnąć motyw żmija. Fajnie by było to na pewno. Czy mogę na przykład kupić sobie papiery? A jest to kreackie? Nie, to 12. Jej. Prawny obywatel, obywatel. Nie, ja już to wszystko powykupywałem. Ja mogę być teraz tylko arystokratą. Powycinajmy na początku to wszystko. Bo po pierwsze, narzekamy na brak patyków. A po drugie, no to przeszkadza. Tak więc wywalmy to wszystko za cmentarz. Przynajmniej jak najwięcej, bo sporo tego będzie, już to widzę. Przypomniałem sobie w tej chwili jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nawet nie zacząłem rozplanowywać tego cmentarza, bo kopię drewno. Nie wiem, czy mogę w ogóle tak powiedzieć, ale jutro jest ten dzień, właściwie lada moment jest dzień, w którym przyjdzie do nas, to znaczy nie do nas, do karczmy, panna wdzięczka. Gdybyśmy załatwili te żaby, dwie jeszcze potrzebujemy żabki, to moglibyśmy popchnąć motyw z nią, więc byłoby na plus. Dwie poproszę. Są żabki. Tak. Receptura alchemiczna? Na co? Dobra, kupmy. Czemu nie? Czarna fa... mieliśmy to już. A to... To mi odkrywa losowo, tak? Tak? Nie wiem. No nie możemy jeszcze... A jeszcze nawet nie ma panny wdzięczki. Trochę się pospieszyłem. Chociaż do łańcuchy moglibyśmy już pójść z tymi żabkami. Jednak, dla pewności. Cmentarzem w takim wypadku zajmiemy się jeszcze kiedy indziej przy następnej okazji. No bo tu będzie bardzo dużo planowania. Żeby to wszystko wyglądało perfekcyjnie. No mógłbym popiół odłożyć, mógłbym wiarę odłożyć, podkładajmy to. Bo trochę mi się nazbierało śmieci w tym momencie. No, ale myślę, że na następną niedzielę to już się uda, tylko z posągami będzie problem, bo on chciał marmurowe posągi. To już jest trochę wyższa sprawa, no bo tak, musimy się przebić przez te nagrobki, później przez to i dopiero tutaj potrzebujemy 700, tak? 700 punktów czerwonych i ogrom również niebieskich, także na razie nawet nie ma możliwości, żeby się tym zająć. Nie masz szans w ogóle. Skąd? Tak więc weźmy żabki. Żabki, tak, żabki. 12 żabek chciała łańcucha. A my już je mamy na szczęście. Odłożymy też patyki i te inne śmieci trochę. Patyczki. Kamień. Ej, ty, w sumie ty się lenisz. To weź mi przerób kamień, proszę. W nieskończoność. Oj, żelazo też potrzebuje przerobienia. No przydałby się zombiak, który siedziałby u nas na stałe. Fakt. Bo ten, on tu jest tylko dlatego, że nie dorzuciłem go do kopalni jeszcze.
No a klejnotu jak nie było, tak nie ma. Oczywiście, że tak. Weźmy wszystkie świadectwa pochówku. Bo bez sensu takie kitać. Trzy mamy. Jeszcze tam w skrzynce jest ich całkiem dużo. Jestem ciekaw, czy łańcucha nam tak po prostu odda te perfumy. Czy może jeszcze coś sobie wymyśli? Nie wiem, zobaczymy. 7. Całkiem dużo w sumie. W sumie całkiem sporo. A jak nasze plony? Czy to już do zbiorów to się nadaje? Czy jeszcze nie bardzo? Tak, to się już nadaje, tylko że ja chyba nie wyrobię z ilością... Czego ilością? Nawozów. Czekajcie, mam tu karteczkę, tą moją. Tylko, że pędrak plus popiół. No to sporo popiołu teraz użyliśmy, a pędraki, no to da się poprzerabiać. To nie jest akurat żaden problem z tymi pędrakami. Jest ich bardzo, bardzo dużo. No a ten popiół stanowi większy problem, nieco, ale też obecnie mamy go całkiem dużo. Dobra, łańcucho, słuchaj, mam dla ciebie żabki. Jedzonko zostało dostarczone i poproszę perfumiki, cudownie. Co się stanie, jak użyję tego jeszcze raz? Ale ja już to miałem, ciasto winogronowe i porzeczkowe, prawda? Ja już to wszystko mam, techniki, kucharstwo, no jasne, że mam. No jasne, jasne. Chętnie, nie, dobra, na razie nie odkupujmy działki. Sprzedajmy te świadectwa pochówku. I nic od ciebie nie kupię. Niestety. No nic, nie masz nic ciekawego. Wagner, czy my z tobą możemy jakoś popchnąć motyw? Nie, ty tylko byś chlał. To nic nowego. No i panna wdzięczka. Musimy czekać na pannę wdzięczkę. W sumie jak tak teraz myślę, to moglibyśmy kupić od tego Kękola ten miecz damasceński z klejnotem. Bo on chyba kosztował 3 złote monety. No to mamy niby, ale czy to nam się opłaca? Znaczy, czy nie lepiej byłoby zachować te pieniądze? I spróbować w jakiś inny sposób, coś tam, nie wiem, cokolwiek. No nie wiem, właśnie to mnie tak zastanawia. I więcej palet by się przydało. No ale nawet tych tak średnio dajemy radę wypełnić. To znaczy wypełniamy je, ale nie zawsze i nierzadko na ostatnią chwilę. Ale farma się rozrasta, mamy coraz więcej plonów. Niedługo zautomatyzuję ją całkowicie. Tak mi się wydaje. Mam perfumy, spokojnie. Proszę o to, fiolka, perfum. A, niechże cię pocałuję, jestem taka szczęśliwa, haha. No, spryskam się nimi na swój koncert w Pałacu Królewskim. W końcu wespnę się na szczyty kariery. Tak wiele jeszcze zostało do przygotowania. Na moje grzechy jesteś dla mnie tak dobry, może będziesz mi w stanie pomóc jeszcze odrobinę. Potrzebuję romantycznej historyjki do opowiedzenia na otwarcie koncertu, może zdołasz coś wymyślić. Jestem kiepską pisarką, a nie chcę opowiedzieć czegoś trywialnego. Chyba wiem, gdzie znaleźć ci dobrą opowieść. O, jesteś typem faceta, w jakim mogłabym się zakochać, haha. Okej, zajmowałaś się kiedyś reklamą? Pomyślałem, że może zechciałabyś mi pomóc. Mogłabyś się rozreklamować moją firmę w mieście. Mogłabyś mówić wszystkim, że lubisz cmentarne warzywa? Że dzięki nim jesteś piękna? Przepraszam cię, ale czy ty słyszysz, jak to brzmi? Cmentarne warzywa? Tak, to chyba nie najlepsza nazwa, ale cmentarz to święte miejsce, a nasze warzywa są naprawdę dobre. Mogę ci zapłacić. Nie potrzebuję pieniędzy, ale chciałabym trochę biżuterii. W mieście od dawna nie ma już nic nowego, tylko stare modne pierścionki i kolczyki. Słyszałam, że jesteś bardzo uzdolniony, kościół ozdobiłeś bardzo ładnie, może zrobisz mi jakąś biżuterię. Coś z motywem cmentarnym, a ja w zamian zreklamuję twoją firmę. Poza tym, jeśli zrobisz ładną biżuterię, będę mógł sprzedać jej dużo w mieście. A propos twojego ojca, ta...
to jeszcze dzisiaj pociągniemy to. Po prostu potrzebuję złotą historię i my ją mamy. Co ciekawe, musimy ją tylko dostarczyć. Także na koniec odcinka naprawdę gratka dla tych, którzy wytrzymali. Będzie mocne popchnięcie wątku panna wdzięczka astrolog, więc zobaczymy, co tam się stanie. Nie mamy ich dużo, to fakt, ale mamy. I to się liczy tak właściwie. Więcej nam nie potrzeba. I myślę, że niedługo zresztą zaczniemy sami pisać te opowieści, bo dotąd w sumie trochę oplułem drzewko pisarskie, miałem ważniejsze wydatki. Między innymi drzewka jakieś takie bardziej rzemieślnicze, wiecie jak to wyglądało, jeżeli oglądaliście. To są jednak dosyć ważne sprawy. A co do tej biżuterii, no to możemy ją nawet craftować, tylko ponownie potrzebuję klejnotu. Także mam opowieść. Tak, mam tu opowieść miłosna. Mam nadzieję, że wprawi publikę w odpowiedni nastrój. Co ja bym bez ciebie zrobiła? No i dostaliśmy to taką słabą jeszcze. Wygląda na to, że jestem niezastąpiony. Haha, a swoją drogą znasz miejscowego rolnika? Tak, handluję z nim. Świetnie, porozmawiaj z nim jak facet z facetem. Potrzebuję, by jego córka Alisa udała się ze mną na koncert królewski. Jest świetna i taka piękna, może jakiś szlachcic doceni jej urodę? Może nawet sam król? Biedaczka jest niema, ale to może być dla niej akurat duży plus. Więc w czym problem? A to nic, po prostu jej ojciec musi udzielić jej formalnego pozwolenia, żeby mogła wybrać się ze mną do miasta. Jasne, nie podobają mu się jej muzyczne zainteresowania, ale może ty zdołasz go przekonać? Może, a propos twojego ojca? Wydajesz się taka samotna, masz jakąś rodzinę? Drogi przyjacielu, jesteś dla mnie taki dobry, chyba tylko ty rozmawiasz ze mną jak osoba z krwi, jak z osobą z krwi i kości. Czuję się taka samotna, sama jak palec w tłumie adoratorów. To moja klątwa, moja matka zmarła, zniszczyłam swoje stosunki z krewnymi. Całe swoje życie szukałam księcia z bajki, ciąży jednak nade mną klątwa. To nie żart, matka mówiła mi, że jej naszyjnik pomoże mi odnaleźć miłość, a ja go sprzedałam. Możliwe, że wiem, kto jest twoim ojcem. Mój ojciec to niehonorowy, zdradziecki człowiek. Zostawił moją mamę, a ona nigdy się z tym nie pogodziła. Nie zawdzięczam mu nic dobrego, nie obchodzi mnie, kim jest. Okej, okay, to będzie raczej mało przyjemne do naszego astrologa. No tak. Ale to już, dowiedziałem się, tak? To mogę do niego wracać. Czy nie? Dobra, co ja mogę dla ciebie zrobić? Aha, pogadać z rolnikiem. I te papiery załatwić. Dobra, zrobimy to dziś. Jako, że sporo jeszcze będę miał materiału do wycięcia, to myślę, że tak w 35 minutach się uwiniemy. Chyba, że rolnik jeszcze będzie coś chciał, co w tej grze nie jest wcale takie nieprawdopodobne, bo tutaj każdy chce coś w zamian za wszystko. Ale wstawaj! Ty. O, wyszedł. chodzi o Alisę. Ło, kaccenka. Przychodzę poprosić, abyś pozwolił swojej córce udać się z panną wdzięczką do miasta. To dla niej wielka szansa. Potrzebuję jej tutaj. Na farmie jest mnóstwo roboty, poza tym nie ufam tej całej aktorce. Za dużo czasu spędziła już na pomaganiu w tawernie. Nie podoba mi się to. Hej, chcesz pomóc Alisie? Tak. Lubię kiedy gra. Też chcę pomóc. Jeśli pomożesz mojemu wujkowi naprawić młyn, ojciec będzie taki szczęśliwy. Spytam wtedy o Alisę i założę się, że ją puści. Dziękuję, porozmawiam z twoim wujkiem. Dobra. No to pogadajmy z wujkiem. Ja już wiem, że będziemy musieli iść do astrologa po obliczenia, bo widziałem, że można odbudować młyn, tylko potrzebne są obliczenia do tego. Zresztą nawet można zobaczyć, są obliczenia. Bo tak to nie jest drogie wcale. Okej, no nie masz nic do roboty, chcę naprawić. Czego potrzebuję do naprawy? Bardzo proszę, próbuj do woli. Sam próbowałem go zreperować, ale tylko pogorszyłem sprawę. Mam tę instrukcję obsługi, ale jest po łacinie. Ojej, a my się złościmy na IKE. Piszą tu,
że potrzebujemy kamienia i części stalowych. Dobrze, zobaczmy z tyłu, gdzie ostatnia strona. No, nie było na niej żadnych obrazków. Myślałem, że nie jest ważna, a papier był taki ojej. Ach tak, geometria nie jest moją mocną stroną. Chyba będę potrzebował pomocy astrologa, żeby to wszystko zrozumieć. Dobra. Tak jak myślałem, astrolog. To skoczmy jeszcze do... Skoczmy z naszym zombiakiem do kopalni i to będzie na tyle w tym odcinku już. Bo nie chcę przedłużać za bardzo. No bo tak. Wątek Inkwizytora zamknęliśmy chyba na tę chwilę. Wątek żmija nie mamy jak popchnąć. W ogóle to przydałoby się zebrać, ale już mi się dzisiaj nie chce, tak szczerze. Tak czy... Tak, można już to zbierać. No właśnie. To chodź ty tutaj. Bierzemy cię. No i z tym się trzeba będzie uporać. Kopalnia. Okej. Dajmy w takim razie cię tutaj. Zajmij się kopaniem. Czy ktoś z was wykopał klejnot? Proszę. Nie, chyba. Chyba, że jest jeszcze u nas. Bo jest taka szansa, bo skrzynki są puste, to znaczy, że być może zostały zabrane rzeczy przed chwilą. Oj, przepraszam. Dobra, to ja się przejdę, wytnę to. Jeszcze ciałko. Ciałko akurat się może przydać. Tak by je fajnie wsadzić gdzieś. No, to jest plan. To jest zdecydowanie plan. Tylko trzeba je obrządzić. No to wiadomo. Zobaczmy. Może zombie? W sumie zombie też możemy zrobić. Mamy całkiem sporo wiary. Tak, zróbmy zombie. Czemu nie? W takim razie tutaj. No i 10 wiary plus sok zombie. Już możemy zaczynać taką, powiedzmy, masową produkcję. I to wszystko będzie nam szło dużo, dużo szybciej. Coraz szybciej właściwie. 10 sztuk, poproszę. I jeden soczek. A, i jeszcze to i to odłóżmy. I opowieść. No to opowieść też wiadomo. I można by kiedyś też do lochów pójść. Mamy zbroję, mamy fajny miecz, więc nie widzę żadnych przeciwwskazań. Właściwie naszym przeciwwskazaniem jest czas, bo to trefa. No to bierzemy tego zombiaka, damy go, właściwie nawet nie wiem gdzie, za bardzo nie ma miejsca, żeby go dać. Mogę cię na przykład dać do pieca? Nie. W sumie jak nic się nie przetapia, to... Nie wiem, złoto na przykład. A ty. Ty. Nie zajmuj się kamieniem, proszę. Ty się zajmiesz zaraz docinaniem żelaza, bo mamy go całkiem dużo. I czy są klejnoty? Może nie do tej skrzynki trafiają. Słuchaj. Rób. Żelazo, tak, żelazo. To jest nam potrzebne. Tu nie. Również nie. Czyli co, nie mamy? No trudno w takim razie. Dobra, nie chcę już naprawdę przedłużać bardziej. Dlatego to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się w następnym. Cześć!